Halo, halo, witamy bardzo serdecznie. Tutaj najlepszy duet pod słońcem. Z tej strony oczywiście Maciej Sebastian Palnik oraz pomidor.pl. Dzień dobry, dziękuję, że użyłeś mojego pełnego imienia, ale zapomniałeś jeszcze o najważniejszym. Na końcu powinno znaleźć się jeszcze objaśniacz, ale A dobra, właśnie, panie pokazuje i objaśniam. Dobra, powiedz mi, jakie plany na dzisiaj? Co dzisiaj planujemy w dzisiejszym odcinku? No chyba kończymy te zbrojownie, nie? A ja tę chatę kończę. Znaczy ty kończysz zbrojownię, ja swoją chatę. Powiem ci Jakby. właśnie, że nawet miałem ciekawą rozkminę, jeżeli chodzi o tą zbrojownię i właśnie się udam do tego miejsca, A czekaj, to. ponieważ... A ty chcesz kamienne cegły? Możesz dać. W sumie dziękuję, dziękuję. To kradzione. Kradzione smakują najlepiej. No dokładnie, kradzione smakują najlepiej, bo my generalnie to cyganie jesteśmy tak jak cyganie we Wrocławiu. Hehehehehehe. Albo na Ukrainie kradnący ruską czołg. O, dokładnie. Tak więc. Więc moi drodzy, jakby to można powiedzieć, że tak powiem, idziemy budować dalej tam zbrojownię. I kto wie, może zrobimy jakieś szalone pomysły i spróbujemy odwzorować Breslau Jungen w Minecrafcie, ale nie, no to będzie w sumie ciężkie. Nie, no na survivalu ciężko. Wiecie, w sumie, znaczy może to nawet nie jest ciężko, no bo wiecie, Breslau Jungen składa się tam z paru drzewek na krzyż, więc to jest całe Breslau Jungen. Prawda? Tak. No prawda, prawda. Także, ewentualnie my możemy sobie zrobić własne miasto, które będzie metropolią. Właśnie, będzie lepszy niż Breslau Jungen czy Warsaw Shore, kurde. No, czy Dobra. na przykład takie Bołt, Pedrylgen. No, na przykład. Tak więc, moi drodzy, teraz tak. Jaki mamy plan, jeżeli chodzi o tą zbrojownię? Jak pamiętacie, tutaj była ściana i widzieliście przed chwilą, że ja rozjebałem tę ścianę. I teraz pewnie większość z was się głowi, co ty żeś odpierdolił w tym momencie? Czy jesteś w stanie nam wyjaśnić twoje procesy myślowe, co ty tutaj odjebałeś? Otóż, jak najbardziej. Otóż stwierdziłem, iż zrobimy coś bardzo śmiesznego tutaj. Mianowicie udekorujemy to w lepszy sposób. Żeby, wiecie, było tak bardzo ładnie. Żeby... Widzicie, pomimo, że coś tam odjebał i już wy się dziwicie, co on tam odwalił, ale spokojnie, on już pokazuje i objaśnia. Dokładnie, ja pokazuję i objaśniam. Pokazuję i objaśniam. Tak więc... patrzcie teraz na to. Zobaczcie sobie, jak tutaj ładnie niszczymy kamień. Kamień, tak. Daj kamienia. Oj, kamienie. Oj, kamienia! Dobra, i zobaczmy teraz, jak będzie wyglądało, kiedy przedłużymy to o 2. Pyk, pyk. Kurde, nie tak! Nie tak! Kurwa! Więc, jeżeli zrobimy tak, to czy taki pokój starczy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć, powiedzmy. No i tutaj by sześć było. To może zróbmy tak, żeby było po 8. O, zróbmy jeszcze, kurde, tak o 2 przedłużmy sobie. Czemu by nie? Kto Boga temu zabroni? Biedny, haha. O, ale ty jesteś śmieszny, kurde, ja pierdolę. Ale beka wciul, no, śmiejesz się z biednych ludzi, kurde. Biedaku, jeden na sam lepszy nie jesteś, bo wiesz, my to przynajmniej w 4K Resolution nagrywamy, a ty to co, kurde, w biedackie 1080p, więc utkaj maczando tam. By to jeszcze 1080 było 720. No tak, nie, no przecież 720 to jest najlepsza jakość, o co chodzi? No, nie pamiętasz naszą, kurde, debatę odnośnie 720p w 2015? No, ogólnie ludzie to wiecie, no my żartujemy 700, znaczy 1080p to jest chujowy kodek, chujowy bitrate, wszystko tam jest chujowe. Jeżeli chcecie mieć najlepszej jakości filmik, to zrenderujcie go i wrzućcie w 720p i 30 FPS-ach, ponieważ pewien angielsko-polski YouTuber słusznie nadmienił, że na YouTubie 60 FPS-ów wygląda szajsko. Dokładnie, szajsko to wygląda i to jest taka fucking brzydka jakość, tak więc pozdrawiamy i dziękujemy za takie bardzo cenne lekcje, panie angielski gamerze 71. No. Nie, pani Aleksandra T. Te Borodo, wiesz o co chodzi. To więc chcemy tutaj pozdrowić panią Aleksandrę i
Życzymy, że tak powiem, że tak powiem, że tak powiem. Życzymy sukcesów na YouTubie. Ja pierdolę. Jak każdemu. Tak. No dobra, może nie Zakolnikowi TV, ale no, no to wiecie, jak nim jest. Wiesz co, jemu jeszcze byłbym w stanie życzyć, ale jednej osobie nie życzę na pewno. Takiej, co się reklamuje, a taką osobą jest im. Jemu to nie można, bo on próbuje swój sukces właśnie podbić reklamami, więc no, ja bym nie życzył mu sukcesu. To nie, to bardzo nieładnie i to, żeby od niedawna, to nie, chłop się reklamuje bez przerwy od 2016 roku, a wszystko zaczęło się pod moim jednym odcinkiem z Crasha 2 i jak nie wierzycie, to sobie wejdźcie na mojego, na moje V1 z Crasha 2 z 2016 i tam na najnowszy odcinek czy coś. Chyba na najnowszym to było. Chyba tak, no. Przepraszam za mój kaszel. Mam nadzieję, że pomidor to wytnie. Nie, no, tego nie wytnie, lol. Lol. No wiesz, musisz być autentyczny, tu nie można wycinać, tu nie można takich rzeczy wycinać. Bo no, pamiętaj, są ludzie, co zarzucają innym, że jeżeli wycinasz takie rzeczy, no to jesteś nieautentyczny. Tu trzeba pokazać wszystko, wszystko. Dokładnie i właśnie dlatego robimy któryś odcinek z rzędu, gdzie budujemy jedną rzecz, tak? Dokładnie, ale niestety ja wiem, że wy kochacie to i wiem, że uwielbiacie, jak tak w taki sposób prowadzimy serię, więc to wszystko dla was, kochani widzowie, bo my was lofciamy, że tak powiem. Dokładnie. Że tak powiem. Ale to jest takie, to wiecie, to jest takie lofcianie na zasadzie tego, że no homo oczywiście, nie? Oczywiście. Oczywiście. Ale problem, jest jeden taki problem, tak w ogóle, jak o to chodzi. Mhm. Wiesz, no ładnie wszystko, kochamy swoich widzów i tak dalej. Wiemy, że im się to podoba, ale wiesz, to my chyba wiemy telepatycznie, bo jak ten odcinek nagrywamy, to ta seria jeszcze nie wylądowała na YouTubie. Kurde, no właśnie. A widzicie, patrzcie, my to jesteśmy dobrze, zamiast kurde wam, nie wiem, nagrać 5 odcinków na krzyż i potem czekać do usranej śmierci, żebyśmy nagrali kolejne odcinki, to zobaczcie, jakie my wam zapasy robimy. Wiecie, my możemy na przykład teraz, nie wiem, nagrać wam z 50 albo 60 odcinków na zapas, seria się jeszcze nie ukaże i w tym czasie, nie wiem, zrobimy sobie przerwę na jakiś miesiąc, dwa i potem takie, a wracamy po 2 miesiącach, ale wy tego nie odczujecie. Nie. Tak też może być. Może, ale nie musi. Bo wiecie, jak to jest. Tak więc... Lepiej tego nie ujął. No, lepiej ty byś tego nie ujął. Ja sam nie wiem, czy ja bym jeszcze lepiej mógł to ująć. W każdym razie kontynuuj dalej tutaj stawianie klocków z kamiennej cegły. I zobaczycie, jak to będzie ładnie wyglądać. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo koncepcja jest fajna, ale jak wyjdzie w praktyce, to zobaczymy. Jakby ja bym miał do ciebie taką prośbę. No, słucham. Złammy nasze kurde zasady, że nie cheatujemy i tak dalej. Mhm. I bardzo serdecznie chciałbym cię zaprosić na... Nie no, żartuję. Bardzo serdecznie chciałbym cię zaprosić, abyś się do mnie tepnął, bo znalazłem coś bardzo wyjątkowego tutaj. Aha, dobra, aż tepnąć się mam. No dobra, no to mogę się tepnąć. Łe. Zobaczmy coś, co tam ciekawego się wydarzyło. Proszę bardzo, czekaj, bo cię nie widzę w ogóle. O, jesteś. Proszę bardzo, tutaj dla ciebie robisz opening. Halo, dzień dobry, witam was w kolejnym openingu skrzyneczek w Minecrafcie. W dzisiejszym odcinku otwieramy kolejną skrzynkę ze znakiem zapytania. Jako, że jestem profesjonalny youtuber Izak, no to w tym momencie mam nadzieję, że wyleci Grotto, tak więc... Jaki Izak? Tritsus. Tak, Tritsus, tak. Tak więc, moi drodzy... Jesteście gotowi? Można zaczynać? O kurwa, czy to jest to, co ja widziałem? Enchant? Tak. Ty kurde, to nam z nieba spadło, akurat jak zbrojownie robimy, ale zajebiście. Zajebiście, patrzcie, jak żeśmy kurde ten zaoszczędzili. No to kurde, proszę państwa, zobaczcie, my to mamy jednak szczęście. My to jednak kurde mamy szczęście. Tylko teraz pytanie, jak daleko jesteśmy od domu? Wiesz co? Ja mam dobry pomysł. Którym tutaj się włączało waypointy, w sensie, żeby zapisać. A, dobra, widzę już. Nazwę to Las Vardengas. O, Las Vardengas, ale też może to będą chyba jakieś spory, bo to jest magiczny las, to wiesz, będzie las magiczny, czyli hehe,
Magikala, no to tak też trochę może być, mogą być spory prawne, bo pewnie będą się jedni i drudzy dobiegać praw do tego lasu, ale cóż, panie i panowie, wiecie, no nikt nie może być, znaczy nie można uszczęśliwić wszystkich. O. Dokładnie, ale znając życie i tak Vardenga wygra, bo Vardenga ma mocniejsze argumenty, a Daniel Magikal jedyne co to ma z Menelice, znaczy przepraszam, panią Gosię, no i tyle. Więc to jest jedyne co posiada Daniel Magikal i ewentualnie piszczel wygięty w literkę L. Nie! Poważnie to nie śmiejemy się z ludzkich kontuzji. Pamiętajcie, że to tylko tak w krzywym zwierciadle trzeba traktować i my tutaj pod żadnym pozorem nie nabijamy się z takich rzeczy. No nie, tak. Nie, my nie jesteśmy z tego znani. My nie jesteśmy znani z tego, że się nabijamy z takich brzydkich rzeczy, ale... lubimy czasami, a przynajmniej ja lubię tak troszeczkę śrubeczkę podkręcić. Najwyżej wyjdzie, że pomidor to skończony chuj i kolejna osoba mnie znie lubi na YouTubie i zbierze armię swojej widowni i zrobi mi rajdę, a ja wtedy będę mógł robić serię Czytam hejty, odcinek pierwszy. Tak jak to robił Brutal. Kurwa, czytam hejty, o ja pierdolę ty. Czytam hejty. Ale szczerze, ja też nawet bym chciał, żeby mi trochę hejterów przyszło i bym mógł zrobić serię Czytam hejty, bo to by było nawet całkiem zabawne. I wyobraź sobie, tam jakiś hejter pisze takie: no, Sebuś, co? Ty taki mądry jesteś? Tak? A ty ile masz subskrypcji na YouTubie, co? Gówienkiem jesteś, a on ma dużo subskrypcji, jest lepszy niż ty. Ale takie, aha, okej. Okay. Jeszcze zapomniałeś dodać, bo jestem jebanym gównem. No właśnie, bo jestem jebanym gównem, które sam nagrywa strasznie chujowo. Pozdro dla kumatych. Pozdro dla kumatych, dokładnie tak. Pozdro dla kumatych. No, tak więc kontynuujmy. Dobra, to skoro mamy tutaj 8, no to wypadałoby tutaj też 8 zrobić. Tyle, że najpierw, że to jest zbrojownia, chłe, to... może zrobimy sobie najpierw jeszcze crafting, żeby można było tutaj pierdoły pochować do tymczasowej skrzynki, bo why not? Mamy okazję, to trzeba korzystać z takich occasion. Chyba w maku. Okazja. Ty, wyobraź sobie, jakby tutaj były te Big Maci, nuggetsy z Maca, kurde. W Minecrafcie. To by byłby śmieszny mod. My mamy moda Harvest Craft i tam normalnie są burgery. Można robić. O, no to widzisz, mówisz, masz. Chciałeś odrobinę burgera, no to go kurwa dostaniesz. O kurwa, nareszcie, bo wiesz, że ja jestem głodny, ale to... Wiem, co mi pewnie powiesz. Że nie żyj tyle, Boże, przepraszam, ale no... Nie, no nie chciałem tego powiedzieć, no ale skoro zasugerowałeś, żebym tak powiedział, no to nie żyj tyle, kurwa. Kurwa. Pomocy, kurwa, oni mnie gwałcą tutaj w tym lesie, ja pierdolę. Ale żeby w lesie Vardengi cię tam cisnęli? Tak. O Jezus Maria, no to Vardenga niech ci na pomoc przyjdzie, bo... Znaczy, przepraszam, to jest las Magikala, a tam wiele rzeczy jest możliwych, więc w sumie... To tam Magikal jakby uspokój tam swoją hołotę. No mówiłem, że jedni i drudzy będą rościć sobie prawa do tego lasu i będą tu dymy. Ja tu po prostu poszedłem, wiesz, ja tu chciałem pozbierać parę rzeczy. Mhm. Kurwa, jakieś dymy, jakaś kurwa wojna tu jest w ogóle. Ja ty, ale ty wiesz, kogo ja tam widziałem? Wiesz, kogo tam jeszcze w tym lesie widziałem? Przecież tam, no, kurwa, była Nora. Tam była Nora, kurde, Grzegorza G, zwany jako Góral, kurde. Co tam Góral robi? Ale jak Góral w Norze, jak on przecież góra, wiesz, w górach chyba mieszka. No niby powinien w górach mieszkać, no ale on mieszka w takiej mendelni, że to jest taka Nora, więc w sumie... Kurde, no wszystko, wszystkiego po nim można się spodziewać. On nie dość, że jest wzorowym opiekunem zwierząt, to jeszcze w Norze mieszka. Ty, albo siedzi w tym, w bunkrze jak Putin, ty, może to. Może. Kurde, nie dość, że wzorowy opiekun, to jeszcze w bunkrze siedzi, no kurde. Ja pierdolę. O kurwa. O nie. Ty zły człowieku, Michał, ty zły człowieku. No, no jestem zły, no co, cóż poradzę. Cóż mogę na to poradzić, no.
Słuchajcie, no trzeba jakoś żyć z tą wieścią, że jestem okropny, no ale czy to jest pierwszy i ostatni raz? No powiedzcie, no powiedzcie, tak szczerze, no powiedzcie. Jak to jest? Jak to jest? Pytam się, no. Pytam się, no. Kurwa, ała, 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 mały zombie. Won mi stąd, paruwo jedna. Zgnit. Wiesz co, bo ja w tej zbrojowni jestem, to poczekaj, najwyżej za chwilę podlecę. No masz niedaleko do chaty, więc możesz w sumie lecieć. Tak, polecę. O, dobra, lecimy. Hashtag FlyXD. Nie no, żartuję, lecimy. Lecimy, lecimy, nie śpimy. O nie, creepery. Klipery się mówi. Właśnie, klipery. A tak jak właśnie tak kiedyś mówiłem, nie? Jak byłem mały klipper. Nie mówiłem creeper, tylko klipper. Ale dużo osób tak kiedyś gadało. Ja tak nie gadałem, ale wiem, że dużo moich kolegów tak gadało. Klipper. Klipper. To niezły klipper. Dobra, spać. Ja już leżę w łóżku. Oh yeah. Czekasz w łóżku? Dobra, to już... Tak, czekam w łóżku. Nie mogę tu powiedzieć Mateuszku. Michałku też nie pasuje. Kurwa, kurwa. A! Jezus Maria! Ja pierdziele, zesrałem się! Ty szkielet mi zrobił dzień dobry dosłownie. Ja autentycznie wychodzę z drzwi, patrzę na prawo, a tam szkielet się kampi. Ja pierdziele, ty co za zjem? Nie proszę nie goście, kurde. No co, oni nie mają co robić, się wpierniczają, kurwa, tam gdzie nikt ich nie chce. Wypierdalać i skończcie mi rodzinę prześladować. Wizja wyjedna. Chyba, że to są wysłannicy Mai Staśko, bo wiesz, w końcu weganie, a oni są chudzi i oni, kurde, nie tyją w żaden sposób. Aaa, to może ci, co mnie zaatakowali w tym lesie, to nie chodziło im o to, że ja tam się kręcę po ich lesie, tylko dlatego, że to wysłannicy Mai Staśko. Kurwa, tego nie wziąłem pod uwagę. A widzisz, kurde, teraz właśnie doszła mnie taka mała rozkmina, że kurde, te chuderlaki z... Tylko, kurwa, po chuj im w takim razie łuk, po co im to? Czekaj, mam pytanie. No? Że nie będziemy obrażać chuderlaków z anoreksją. Masz może jakieś stringi, hehe, czyli wiesz, nici? Nici? Mam 6 no. Nici. No to daj, jak możesz. To zaraz podlecę do ciebie. Już kończę tylko ścianę. Do skrzynki mi włóż po prostu. Dobrze. Bo chciałem nam coś fajnego zrobić, ale nie wiem, czy się kurde uda. Coś, co nam się bardzo, 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 bardzo w chuj przyda. Dobrze. Wiedzieć. Ale naprawdę, uwierz mi, to będzie w chuj przydatne. W to nie wątpię. W to nie wątpię. Kompadre, że tak powiem. Tak jest. Dobra, tak więc tutaj mamy ściany już ogarnięte, za chwilę zrobimy sufit, ale teraz najpierw wrócę sobie do domku, ponieważ potrzebuję trochę żelazka ze sobą wziąć, ponieważ żelazo mi się przyda. Nie chcę nikomu pierdolnąć żelazkiem w łeb, tylko po prostu potrzebuję żelazo, tak więc zobaczymy. Ej, no ale niektórym by się przydało. Tak, zgadzam się z tobą w 100%, niektórym by się przydało, no ale no póki co no szkoda na razie, no bo nie ma tutaj na razie takiej osobistości, która by mogła żelazkiem w łeb oberwać. Chociaż na mojej liście osób znalazłoby się parę chętnych, ale w tej gierce na razie nie ma takiej osobistości. Jeszcze. Dobra, bierzemy wszystkie nicie, jakie mam, tak więc 13, 13, tak, 13 nici. 13. O nie. I idziemy zatem do pana Sebastiana Macieja Palnika. Sebastiana P. Pokazuje i objaśnia. Belzebulba 2000. Dobra, gdzie ty masz... Daj mi do skrzynki. Teraz jest 22 dnia 4 marca 2022 roku. Na razie to moja chata, tu jest work in progress. Mhm. A teraz jeszcze powiem jedną rzecz. Uwaga. Jacek, zamknij kurwa mordę. Zapomniałem cię wyciszyć. Ja pierdolę. Teraz 22 powiedział. Tak, dosłownie jak była chwila ciszy, jak ani ty, ani ja się nie odzywaliśmy przed chwilą, to on dosłownie powiedział i ty za chwilę się odezwałeś.
Więc Jacek, zamknij mordę. Nikt nie chce tutaj słuchać twoich gorzkich żali. Dokładnie, panie Jacku 94. Dokładnie. No i wypierdalaj, bo ludzie chcą tutaj grać i nagrywać Minecrafta. No i okej. No i okej, no i super. Czy tyle żelaza mi się przyda? O, tak, 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 tak. Dobrze. Jakbyś chciał coś, to ja mam u siebie w skrzynce, nie? I tak też chciałem ci przypomnieć, że jeszcze w naszej starej bazie dużo rzeczy może być. Właśnie, ja chyba się tam przejdę, bo może ja tam te więcej nici znajdę. No właśnie, tak, tak, tak. Kurwa, o tym nie pomyślałem. Kurwa. Ja tam ci wrzuciłem do skrzynki, nie wiem, czy widziałeś. Zobaczę, w której, ale na pewno jest. Tam 13 sztuk bodajże było, bo nie wiem, czy ty tam więcej miałeś w swojej skrzynce. A gdzie no? Masz? Dobrze, o, siema kał, w sensie krówko, siema kał. Cowboy. Jaki jest kolor, który chciałbyś mieć, jakbyś miał mieć coś fajnego do noszenia? Ja lubię bardzo niebieski. Dobrze. Te pytanie niech na razie pozostanie tylko pytaniem hipotetycznym. Dobrze, będzie to, niech to będzie takie oto pytanie. Ja nie będę na razie drążył tematu, bo tutaj trzeba zrobić coś fajnego. Dobra. Jak to robi nasz kolega z Australii. Dokładnie, nasz serdeczny przyjaciel z Australii swoją drogą. Bo to jest, że tak powiem, bardzo ważna istota i bez niej jakby nasza ludzkość by, no kurde, no nie przetrwała. Dokładnie, a nazywa się on Jak Podstawowo. No właśnie, Jak Podstawowo i szanujemy bardzo tego oto gościa. On przede wszystkim, on nagrywa w ogóle YouTube'a, robi stuprocentowo z pasji, on nie zarabia w ogóle na tym. I to się chwali, kurde. To się chwali, naprawdę. Dokładnie, mało jest takich ludzi. A poza tym, kurwa, no... Powiedzcie mi, po co w ogóle chodzimy do roboty i zarabiamy kasę? Po co nam to? Znaczy, fajnie jest chodzić do roboty, ale po co kasę mieć z pracy? To. Co nie? No. No po co? Tak szczerze, no czy pieniądze w ogóle szczęście dają? Czekaj, a jasno-niebieski, turkusowy czy niebieski? Może być turkusowy. Nie pogardzę. Tak więc, no powiedzcie mi, po co? Po co nam to? Po co? Nie, bo ja nie rozumiem. Nie wiem, nie rozumiem. No ale jeśli chcesz, no to możemy się bić. Tu, 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 ru, 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 tu, ru, tu, 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 tu. Tak my to znamy na pamięć. Jakby ktoś się pytał i był obeznany w temacie, tak my to znamy na pamięć. A ta muzyka z Undertale'a jest fajna. O, tak, szczerze? Co się stało? Wolf Peace Diet, kurwa, znalazłem 49 tego. Nici w tym, na tej naszej starej bazie. O kurde. Kurwa, nieźle. Ale a propos soundtracku z Undertale'a, to tutaj ci przyznam rację, bo sam lubię bardzo tę muzykę. Ale jest jeszcze jeden soundtrack, który bardzo lubię, ale nie pamiętam, jak on się nazywa. To jest taka muzyka, ona się zaczyna tak... Tum, tum, ty, tum, 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 tum. Dead by Glamour. Tak, właśnie, to jest piękna muzyka też. Tum, tum, ty, tum, 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 tum. Oj, oj. Pamiętam, jak kiedyś pewien youtuber użył tej muzyki w swoich zawodach. A nie, przepraszam, nie było żadnych zawodów, ponieważ ten youtuber nie miał wtedy kanału, więc co ja pierdolę. Jak nie strzeliłem, o kim powiedziałeś. Nie? To jest były syjamski brat naszego zwariowanego łódzkiego pedryla, który lubi się reklamować. Były syjamski brat. Tak, tak, tak. Okej. Okay. My się możemy tutaj dogadać, widzę. Zajebiście. O nie.
Tak, ja dostanę w pierdol za jakiś czas. Spokojnie, ludzie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak zostanę zbity na kwaśne jabłko, to spokojnie, już niedługo. Już niedługo, hehe. Ci jadą w pierdoli wszyscy po kolei, więc lepiej się bój, kurwa. Boję się, boję się. Ale wiesz, czego się bardziej boję? No. Tego, że za 5 minut kończy się nam czas antenowy. Nie, kurwa, ja chciałem coś zrobić. O nie, o nie, o nie, o nie, o ja pierdolę. Myśl szybko, Snepa, dobra. I widzicie, moi drodzy, no jebany czas antenowy. No kurwa, za każdym pieprzonym razem. Znaczy, no chuj tam, nagramy od razu następny, nie, ale... No tak. Następny nie zobaczycie od razu. Tak więc, jeżeli chcecie zobaczyć to, co tam przyszykujemy, no to przykro mi, ale nie. No nie. No kurwa nie. Pamiętajcie, jeśli będzie 21 370 łapek w górę, to będzie następny odcinek. Tak. Obiecujemy. Obiecujemy tutaj z ręką na sercu. I skrzyżowanymi paluszkami z tyłu. Dokładnie. Obiecujemy. I następny odcinek będzie nagrywany w kolabie z kamerzystą i Lordem Krużwilem. Obiecuję. Tak będzie. Bo mamy tutaj, wiecie, no, do porozmawiania sobie z panem Łukaszem Wawrzyniakowym. Kurwa, no nie... Kurwa, kiedyś Zakol tak śmiesznie to ujął, że Wawrzyniakow, czy jakoś tak. Wawrzyniakow? Wawrzyniakow, o, właśnie. Ja nie wiem, bo nie oglądałem, ale... Coś takiego on mówił. W każdym razie tak fajnie on to ujął, więc... Zakolaku, drogi, ujawnij się w sekcji komentarzy i przypomnij, jak ty go nazwałeś. A potem możesz spierdalać tam do siebie, hehehe. A i jeszcze tak właśnie propos Zakolaka, to propos Minecrafta i Zakolaka. Zakolak, pierdol się, że nie chciałeś z nami grać na Aternosie. Tyle ci właśnie. Kisi na ryj. A on tu zaraz napisze, no nie no, w sumie mogę zagrać. No, tak, tak. Teraz stąd z nami nie zagrasz na modach. Bo to jest nasza seria we dwóch. Właśnie. No i wypierdalaj, wypadł z baru, bo nie ma towaru, bo kurwa seria zamknięta. No, wypierdalaj. No, i z fartem. JZ, i z fartem. Ale JJ też z fartem. Ale JJ przede wszystkim i z fartem. No, JJ to tak w chuj byczku. Tak, bo wiesz, JZ JZ-em, ale JJ teraz jest takim... To jest tag numer... To jest hashtag numer jeden. To jest hashtag, który jest teraz w modzie, o. A JZ już przestał być w modzie, przykro mi. Widzisz, Zakolaku? Widzisz, Zakolaczku, przestałeś być w modzie. Czas ten, uderzyć w ostry cień mgły. O nie, o Jezu, ale żeś mi ten... Chyba przypomniał. Walcząc z ostrym cieniem mgły. Tak więc, drogi Zakolaczku, ostry cień mgły czeka na ciebie, hehe. No, tak więc takie mam, że tak powiem, taką mam koncepcję, jeżeli chodzi o te zbrojownie, jak widzicie. Trzeba było troszeczkę pomyśleć nad sensem, jak to ma wyglądać, ale wydaje mi się, że całkiem fajnie to wygląda. Co prawda wiadomo, tutaj na razie są gołe pomieszczenia, ale spokojnie, one za jakiś czas będą uzupełnione. Cierpliwości. Cierpliwości. No właśnie, tam cierpliwości, kurwa, grzeczniej. Właśnie, grzecznie, bo my się stresujemy. Wiecie, dla was to jest tylko oglądanie serii, a my tu się serio stresujemy, bo my chcemy, żeby ta seria jak najlepiej wyszła. Nam zależy bardzo na tym, żeby wam się to podobało, więc troszeczkę cierpliwości, moi drodzy. Tak delikatnie. To jest stresów chuj ogólnie z tym wszystkim. No. Normalnie ja to... Aż mi się przypomina wojna w Wietnamie, jak to nagrywam. No masakra. O masakra. Kurde no, były tutaj te. Teraz były... tak to wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Okay. Piac. Piac, kurwa. Piac. Ja. Ja ty bierzku daju, ty mi potargaju. Tak, jak najbardziej, jeszcze jak. No ale miało być no homo, to co ty mówisz, że jak najbardziej. No tak wyszło, no przepraszam, przykro mi. Jakby to powiedział Herman, no trudno. No
trudno. No trudno. Ja pierdolę. Nie. Moi drodzy, kurde, trzeba kończyć odcinek, bo już 30 minut mamy ponad. O nie, oni nam zaraz to zdejmą. Dobra, to ja będę musiał... Ła, ła. Mnie atakują przed zbrojownią. No kurde, no kurwy bandyckie. Przestańcie mnie atakować, spierdalać ode mnie. Dobra, to wiecie co, to ja popełniam w takim razie seppuku i też idę od razu na naszego spawna, bo... No wiecie, no... Nie lubimy tak robić, ale to Polsat by nas dojechał i to tak mocno. Dokładnie, i trzeba było niestety zrobić pewną rzecz. Pewną rzecz. Że tak powiem. Że tak powiem. Takie p. Tak więc ale szybko. Ale zmieścimy się na tą. A tu nagle zaczniemy się żegnać, będzie takie...